Hej, witam was serdecznie w Don't Serve. No i jestem sam, ale chciałem coś wam pokazać. Jak widzicie tutaj Reign of Giants, czyli ten DLC, który miał być właśnie do Don't Serve'a, jest oczywiście. Właśnie dziś, 2 kwietnia, wchodzi na Steama, co cieszy mnie, ponieważ na Amazonie lub tam przez PayPala dosyć ciężko było mi kupić. Ja nie mam konta na PayPalu, na Amazonie nie chciało mi się tak samo robić, nic takiego z przelewami. Skoczę do sklepu niedługo. Będą 2 gry nowe. Mam nadzieję, że jednej się... No oprócz Don't Starve'a właśnie będzie jeszcze jedna gra. Mam nadzieję, że też wam się spodoba, jeśli jej jeszcze nie widzieliście, bo tego jest teraz dosyć sporo na YouTubie, ale myślę, że mógłbym z tego pociągnąć trochę dłuższą serię niż niektórzy. Znaczy myślę, że oni tak samo raczej będą kontynuować tę serię, jednak ja bym właśnie w tej owej grze raczej będziecie wiedzieć, jaką chodzi. Na razie wam nie powiem. Powiedzmy, że to będzie taka mini niespodzianka. No. I gramy dalej Don't Starve'a. Tu wam właśnie chciałem tylko pokazać w menu, że właśnie wychodzi to DLC na Steama. No to zaczynamy. Co byśmy tu mogli zrobić? Tu statystyki całkiem nieco oprócz tej poczytelności naszej. Okej, okay, jak to wygląda? Bawołów mamy mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bawołków tutaj jest. Tu jest więcej tych bawołów oczywiście. Tu już całe pozwiedzałem, tu tak samo. Zresztą ten las jest niezwiedzony chyba do końca. A, tego lasu nie będziemy zwiedzać, ponieważ pająki, wiecie, rozumiecie o co chodzi. W ogóle bardzo się cieszę, że Paweł w końcu zaczął nagrywać tę serwę, bo zapowiadał to, no i w końcu się mu udało to zrobić. A i tak właśnie jak on mówi, to jest ścieżka to taka, która powinna prowadzić do wioski, chyba nie wiem czy ona prowadzi. Tak, tam się raczej nie będziemy wybierać, ponieważ psychikę mamy niską naprawdę. Raczej nie wiem, czy będziemy w ogóle chodzić. Ale coś byśmy mogli zrobić. Dobra, może zrobimy tak, że pościnamy drewno. Mam tu jeszcze jakąś siekierę? Czy będzie robić? Chyba mam. Aks, 15%. O, 25%. Dobra, weźmiemy sobie, powiedzmy, kurtkę i czapkę i ścinamy. Ponieważ chciałbym dorobić troszkę tych skrzyń, żeby było tu większy porządek, bo Paweł oczywiście krzyczy. Nie, oczywiście żartuję z tym krzyczeniem bez przesady. Jakby ktoś jeszcze się tym interesował, to jeśli przytrzymamy Alt albo Control i uderzymy w Chestera, to możemy go oczywiście zabić. No ja tu zapominam, że to mogę przenosić sobie tak automatycznie. Zaraz sobie weźmiemy złoto i zrobimy złotą siekierę, ale to już jak się skończy taj, to raczej na następny dzień już będzie. Chociaż nie, bo teraz już nam się skończyła. Okej, to idziemy zrobić złotą. Złotko jest. I tak, siekiera. A już zrobiliśmy złotą siekierę kiedyś. Ciekawe, czy w Chesterze jej nie ma. Nie. Okej, odłożymy złoto. Czy mamy drewno jakieś jeszcze? Już nie mamy. W ogóle nic nie mamy. Będzie troszkę ciężko, bo ta zima nas zaskoczyła naprawdę. Jak widzicie, no, tutaj mam dosyć mało. Tego też będzie można iść pozbierać, bo w sumie nikt nam nie zabroni. Teraz, kiedy jeszcze mamy kurtkę, kiedy mamy tą czapkę... Ej, nie przesuwajcie mnie tak. Jak zauważyliście, no, troszkę mnie przesunęli, no... Bez przesady, panowie. Okej. Okay. Na jedzenie narzekać raczej nie będę na razie. Będę chciał to jeszcze podpalę te tutaj chodzące pingwinki. Z nich też mięso będzie. No i jak to będzie wyglądało, bo jeszcze nie wiem dokładnie i miałbym taką do was prośbę, żebyście mi poradzili. Zrobimy takie małe głosowanie, jeśli ktokolwiek to ogląda. Mam nadzieję, że jest jakaś grupa zainteresowana Don't Starve'em, bo na pewno piszecie niektórzy komentarze, co mnie cieszy. Oczywiście lajki też są mniej niż pod Terrarium, ale ja to rozumiem, bo Terraria to jest u nas gra, która no właśnie dominuje. Więc tak, bo będę miał teraz to DLC. Na DLC, właśnie kiedy wyjdzie ta wersja na Steam, to wyjdzie również nowa aktualizacja, będzie tam Weber.
czyli ta taka postać, pajęczak. Myślę, że właśnie nią zagramy pierwszą grę na nowym Dawnstarwie. Kurczę, czy my to rozpalić tym. I tak, no i właśnie przydałoby się, żebym to ja... bo patrzcie, tutaj jeszcze nie zginąłem, ja raczej mam nadzieję, że nie zginę. Chociaż jest też taka myśl, że gdybym na przykład przeżył 100 dni, bo te postaci, które tam są w Reign of Giants, trzeba tak samo odblokowywać właśnie jak te normalne, czyli ginąc po jakiejś tam części, no ile przeżyjemy i zginiemy, tyle będziemy mieli po prostu ich, no rozumiecie, o co chodzi. No i właśnie pograłbym tu jeszcze, tam nagrałbym jakiś taki odcinek z Dawnstarwa na kilka, na pewno bym nagrał z tego DLC-ka, tak jeszcze na starych postaciach, żeby ogarnąć trochę, czyli taki będzie, nie wiem, po prostu damy Dawnstarw, Reign of Giants będzie w nazwie oczywiście sezon 5, bo ten jest 4 albo 3. No, będzie następny po prostu sezon i będzie uczymy się, to nie będzie żadna postać. Będziemy po prostu sobie na różnych postaciach. Ja tam będę troszkę się tak uczył, a Wicker Bottom będzie dalej wychodzić jako Dawnstarw bez DLC. Czyli to będzie sezon 3, czyli będą 2 sezony naraz. Czyli chcielibyście tak właśnie, czy mam porzucić już tą postać, zabić ją, aby właśnie dostać te nowe postaci, kiedy już wyjdzie DLC i nagrywać nowe postaci. Ponieważ że tu jeszcze jest sporo rzeczy do pokazania. Myślę, że w Reign of Giants będzie mi troszkę trudno to pokazać, ponieważ tam będzie naprawdę hardkorowo już. Nie znam nic, co oprócz stąd wychodzi. Nawet wiecie, jak króliki mamy takie niezabite, nie? Takie, nie wiem, czy mam jeszcze królika takiego, nie mam już takiego królika. Ale takiego królika, który żyje jeszcze w skrzyni, to on tak samo ma świeżość, może się zepsuć. To jest na przykład jedna rzecz, mamy 4 pory roku, jak wiecie, i dosyć ciężko będzie przeżyć, naprawdę, uwierzcie mi. Więc myślę, że nadal pozostanę jednak przy tej postaci, ale napiszcie w komentarzu, jak wam się będzie to podobało. Czekam na waszą opinię, oczywiście. Tu sobie zjemy za 2. Kurczę. Bo w sumie ja mam tu to, a to się mi niszczy już powoli, więc zrobiłbym sobie troszkę tych jagodowych cośków, chociaż nie mam miejsca za bardzo. To sobie wybierzemy stąd 2 jeszcze. Okej. To już niech się tu gotuje. Ponieważ chciałem sobie zrobić troszkę cukierków, żeby ta psychika jakoś wzrosła. O, dobra. To już to wykorzystamy w ten sposób. 2 cukierki jak na razie na dobry początek mogą być. Tutaj nie mamy nic, tutaj będzie miód oczywiście. Idziemy ścinać dalej drewno, ponieważ to się przyda. Pięki później powykupujemy. Właśnie, te pięki będą naprawdę przydatne, bo z każdego drzewa możemy wyciągnąć jeszcze jedno i tak mamy łopatę złotą, więc nie będzie problemu. I jeszcze zaraz, nie grałem chyba jedną postacią, chociaż nie. Z normalnego Dawnstarwa nie grałem jeszcze na pewno. Kurczę, nie ubrałem się. Zaraz musimy wrócić. Już. Ogień. Dobra. Z normalnego Dawnstarwa nie grałem na pewno jeszcze Waxwellem, o, się Waxwell nazywa. Vesem nie grałem, ale Vesem raczej bym nie grał, ponieważ to jest tak słaba postać, że kisnął jaja. Tak bym powiedział. A poza tym jeszcze nie grałem Woodim. I właśnie Woodim chciałbym nagrać parę odcinków, bo to nie jest postać na pewno na długie gry, według mnie przynajmniej. Ja nie potrafię tym bobrem operować tak dobrze, żeby on dosyć długo przetrwał. Więc no nie będę się nim jakoś długo rozwodził. Pogramy do śmierci, to będzie też kolejny sezon. Myślę, że już na Reign of Giants, w tym takim sezonie, w którym się będę uczył. Tak, to taki będzie świetny sezon. Będzie taki pół sezon raczej, ale już go nazwę jako pełny sezon, żeby w hajsu było więcej od partnera, którego nie ma. Oczywiście. No i ścinamy tylko duże drzewa, ponieważ te małe się nie opłaca nawet marnować. W przeliczeniu właśnie tu jest kilka uderzeń, kilka procent się traci. Dostaje się 3 drewna, a z tamtego dostaje się mniej drewna, ale jest też również to mniej tych uderzeń, jednak jakaś tam proporcja stanowi to, że lepiej uderzać w te duże drzewa. Tak, oczywiście. W ogóle chyba drzewa mają 3 rodzaje, no 3 wielkości, o.
Zauważyłem, że to jest małe takie drzewko, które wyrosło. A jeszcze jest to obumarło oczywiście, o którym zapomniałem wspomnieć w tym moim rozwodzie na temat drzew. Wap. Okej, już mamy trochę tych drewnianek. Oj, zawsze przycina, tak nieprzyjemny dosyć. Dobra, teraz łopata w dłoń, bo chciałbym jeszcze wykopać te saplingi, żeby mieć czym palić, bo jak widzicie już nie mam za bardzo też, a nie chciałbym korzystać z tego mojego pola jak na razie. Te pingwinki w nocy, można przyjść po jajka jakby co, chociaż one już pochowały trochę tych jajek. No, tutaj sobie jeszcze wykopiemy to. Jak ja nie lubię zimy, to jest ten wieczór taki strasznie długi. Ciężko cokolwiek zrobić szczerze, żeby na długo nam się tu udało posiedzieć. No, zbieraj, zbieraj. Nie ociągaj się, bo nie widzę, gdzie drewno leży. Tu jakaś szycha jeszcze była. No, trzeba cały las tak fajnie wykarczować. W ogóle to jest śmieszne, bo pięki, które są zakorzenione, takie grube wyglądają, że można by na nich usiąść, wykupujemy sobie tak machnięciem łopatą. A normalnie to często właśnie trzeba na przykład... nie wiem, czy to widzieliście kiedykolwiek na żywo, ja właśnie byłem kiedyś świadkiem tego, jak wycinali las. I później traktor musiał wyciągać, wiecie, łańcuchami zaczepiali. Ten traktor się po prostu podnosił czasami od tego, jak ciągnął, a to jeszcze nie chciało wyjść. No tutaj nam to z łatwością bardzo przychodzi, a w rzeczywistym świecie na przykład musimy się bardzo starać, żeby takie drewno wyszło z ziemi. Mówiłem, że siła traktora po prostu jest. Nawet więcej, bo mówię, traktor się podniósł wtedy tak, o, jak oni to zrobili, że ten pień jest tak głęboko i w ogóle życie. Tu jeszcze jakieś pięki są w miarę blisko bazy, to wykopiemy. A w sumie mam przy sobie... A, dobra, już skończymy z tą łopatą, bo jak widzicie 5%. O, mogę spacją wykopywać, dobra, nie wiedziałem o tym. Dobra, tu mam jakieś 3 pięki. To właśnie śmieszne, że z każdego pięka każdej wielkości wypada jedno drewno. Jaki by to pień nie był. Mały, duży, przedłużasty, wielki, ogromniasty, jeszcze jakiś inny. Wszystko jest w porządku. Dobra, i rozbieramy się. I tak, tu trzeba by zrobić właśnie te dechy. Dużo mam drewna, 64 to jest sporo, ale zaraz już go nie będzie praktycznie w ogóle. Ile będę potrzebował skrzyni? Powiedzmy, że będę potrzebował 3 skrzyni, 3 razy, czy to jest 9? A zrobimy 6 skrzyni, to 18 desek jak będę potrzebował. Chociaż to znowu mnie wykosi ostro. Zdech. Dobra. Nie starczy mi? Idealnie. Tak myślę przynajmniej. Aha, to musimy postawić. Okej, okay. Chyba jest troszkę zbyt oddalone od tamtych innych, ale już się tym nie przejmuję. No, ty. Dobra, zastanawiamy też, czy ten znak... Aha, on jest za jeden. My możemy jeszcze zbudować 4 skrzynie, więc... Całkiem przyjemnie. A krzywo mi to wychodzi. Kurczak pijany. Nie umie postawić skrzyni porządnie. Dobra. Tak troszkę bliżej, żeby to wyrównać. Jak się da najbliżej. O! Niech będzie. O, mogę między nimi przechodzić, więc jest całkiem spoko. Że jak Krampus kiedyś przyjdzie, to będę płakał. Wszystkie w jednym miejscu. A, do Krampusa to trzeba się naprawdę postarać. Jak widzicie, tu mamy te punkciki. Ciężko będzie, żeby go złapać. Dobra, myślę, że tutaj jest ok akurat podział. Węgiel to wszystko kamień, a ja nie będę miał nie wiadomo ile, żeby go tak zostawić, ale właśnie tu bym chciał tak... Zaraz, to co jest z potworów, to z potworów sobie przeniesiemy gdzie indziej, a to co jest ze zwierząt, to zostanie tutaj. Na przykład to zostanie. Tu mamy jakieś takie rzeczy. Kupy też mogę stąd zabrać, to mogę stąd zabrać, bo mi to tu niepotrzebne. To jest z potworów, o. To mogę wsadzić nawet do lodówki. Czemu nie? Aha. Nie mogę tego wsadzić w takim razie. To jakąś magiczną skrzynię sobie później ogarniemy. Z takimi przedmiotami jak... W sumie to jest magiczna skrzynia. Wywalę stąd. Tu będą magiczne rzeczy.
Tak, na przykład girsy też są magiczne, bo mechanizmy. Kto o tym słyszał? Ok. To są takie zwierzęce. Też, więc stąd może przeniesiemy w tamto miejsce. A to zrobimy potworzastą skrzynię. Tu będą... To właśnie... O, sieci, wszystko w porządku. To nie, to zostaje. I tu też przeniesiemy kupy. Kupy tutaj będą sobie leżeć. A tu jest jeszcze do magii. Rączki przychodzą niestety. Musiał podłożyć do ognia. Stąd. Ach, zdążyły. To już nie musiałem nawet podkładać, troszkę zmarnowałem. Robimy odcinek jak Paweł z Terrarii. Wkładamy rzeczy do skrzyni. Dobra. Tu futro. Tu to, tu tamto. Okej, jest fajnie. Można by później jeszcze jakiś podział zrobić, jakby tu było za dużo tego, ale to... To spoko. Jak na razie jest okej. Tak myślę. Później sobie zrobimy jakiś większy podział, jak będzie trzeba. Te narzędzia mają tu leżeć, Paweł. One są po to, żebym ja sobie podszedł, zabrał i odszedł. Czaisz? Dobra, jedzenia na razie nie potrzebuję. Oj, potrzebuję. Dobra, zbierzemy sobie dwa. I kolejne dwa by się przydało zrobić. Czy mamy jeszcze mięso? Mamy jeszcze trzy. Dobra, a tu marchewki nam się psują, to też nam się psuje. Może coś z tych marchewek i... No, tak by się przydało coś zrobić z tego. Żeby to nam za bardzo nie zgniło. Powiedzmy, że tak. Nie wiem, nie wiem, co z tego wyjdzie. Tutaj na odwrót. Bo pamiętajcie, że jak wstawicie więcej niż jedno mięso z potwora do garnka, to wyjdzie wam dosyć niefajna potrawka. Monstro lasagne. O! Akurat to mi pasuje. Źle to nie wygląda na pewno. Tu nam się ewentualnie z tego zgnilizna zrobi, będziemy mogli nawodzić różne rzeczy. Wow! Dobra, a my idziemy dalej ścinać, bo jeszcze nam troszkę brakuje tego drewna. Oj, 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 bo ja zimno mi jest, znowu zapomniałem o tym. Pójdę się ogrzać do ogniska, bo jak widzicie, ubrania utrzymują nam temperaturę, która jest tutaj napisana, jeśli macie moda oczywiście, bardzo polecam tego moda. TMI mod chyba tak się nazywa. Nie, TMI to jest tumane items, tak mi się wydaje. Nie, to jest inwentory, coś tam, nie pamiętam dokładnie. Always on status, o, nie TMI, kurczę, pomyłka. No tak, i właśnie, ubrania utrzymują nam temperaturę, która jest tutaj. Nie utrzymują jej cały czas, ale zmniejszają jej spadanie. O, i patrzcie, jak ubieramy, to zaraz odchodzimy. Więc jeśli ubralibyście na przykład mając te 12 stopni, to by wam utrzymało tylko te 12 stopni. A dopóki byście właśnie nie zamarzli, moglibyście sobie tutaj skakać, więc ja wolę posiedzieć chwilę przy ognisku i mieć spokój i chodzić sobie już po tym lesie. Tylko, że mi się wydaje, że zaraz mnie zaatakuje jakiś zły pan, ponieważ to za bardzo wykarczowałem już. Tak mi się wydaje. Chyba zaczniemy sadzić, bo się martwię już o to. Powoli. Plant. Zresztą miałem taki plan, żeby to może sobie jakiś powiększyć, no, co się nazywa? Ule, ale jest ich na tyle dużo, że spokojnie sobie poradzę z nimi. I tak, zima trwa jakieś 20 dni, tak samo jak lato, więc będę musiał pamiętać, że jak zacznie się już lato, bo teraz mi się to pomieszało wszystko. Wcześniej mogę sobie sprawdzić na internecie, że wtedy mi się zacznie zima, wtedy mi się zacznie lato, wtedy mi się... Tak, w kółko mogę sobie sprawdzać na spokojnie. No a teraz będę musiał niestety zapamiętywać to. Jak mi się skończy zima, to 20 dni później będzie kolejna. Trudny rachunek to nie jest, ale jednak coś wymaga od nas więcej. Jeszcze większe utrudnienie. W ogóle Paweł mi mówił też, że jest skrzynia, która wybucha, więc następnym razem będę uważał na tę skrzynię. Ale skłoniło mnie to do tego, żeby ją otworzyć właśnie, że oglądałem o Reign of Giants i tam w skrzyni były blueprinty. Blueprinty to są takie rzeczy, dzięki którym możemy nauczyć się craftingu kolejnych rzeczy. Jeśli oglądaliście Cube World, to tam używaliśmy tych blueprintów czasami, bo fajne rzeczy, na przykład złote, czerwone. Te czerwone rzeczy, czyli te najrzadsze, można było tylko zdobyć dzięki nauczeniu się ich na blueprintach. Nie kop tego drewna małego. Okej, bo
Już połowa wieczoru za nami. Będziemy musieli się wybrać niedługo. Z powrotem do bazy. Aha, i moim celem, jeśli chodzi o Chestera i jeśli będę grał dalej tą postacią i nie zginę, będzie to, aby zmienić go w cienistego Chestera. I będę do tego celu potrzebował. Zaraz się tam są jagódki. Będę w tym celu potrzebował 9. 99. No wiecie o co chodzi, tych takich dusz. Nightmare Fuel. Mrocznego paliwa. Cienistego paliwa, coś takiego. Ogólnie. No. Dobra, to sobie zdejmujemy ubranko w takim wypadku. I zaraz, gdzie były nasze borówy, żeby je jakoś troszkę ulepszyć tutaj świeżość. Jeszcze sobie coś zrobimy z tych borówków i marchewków, bo się zaraz zepsują, a szkoda, szkoda naprawdę tego. Moglibyśmy na przykład zrobić wszystko z borówków. Zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Jeszcze katarek mam troszkę po tej chorobie. Ciężko mi czasami coś powiedzieć. Zaraz, mamy chyba węgiel. Tak. Patyki też mamy. Zrobimy sobie jeszcze kilka. No, dżem wyszedł, to jest słabe akurat. Zrobimy sobie jeszcze kilka tych. Jak to się zwie? Kurczę, zapomniałem. Dobra, i czy już mogę? Aha, bo zapomniałem. I kurczę, brakuje nam jednego, żeby mieć dwa. Więc zrobimy sobie jeden teraz. A następny już rano, bo tam po prostu będę mógł sobie podejść. Mogę tu postawić? Proszę. No, nie wygląda to tak źle. Z samych marchewek, co wyjdzie w takim razie? Jakaś marchewkowa potrawka. Zjemy sobie to może, bo on zawsze coś odnawia, naprawdę nie jest źle. Tylko szkoda po prostu, żeby to się psuło. Teraz zrobimy w ten sposób. Dlatego właśnie te garki się bardzo. Garnki, nie garki. Garki się bardzo przydają. To jest owoc, jakbyście pytali. Jest bardzo śmierdzący podobno w rzeczywistości i no trzeba mieć smak, żeby go jeść. To nie jest taki owoc, którego się je po prostu. I tu nam wyszły ratatouille. Czyli nic specjalnego. Okej, tutaj sobie odstawimy. Tutaj sobie. A nie, to sobie będę nosił. Patrz, Paweł, jaki mam burdel. Ok, zrobimy jeszcze trzy kamienie ciosane. Ej, ty. Dwa. Dwa mi chodziło, oczywiście nie trzy. I jestem tak troszkę przekonany do tego, żeby tych patyków tutaj może pozbierać niedługo. Chociaż na razie jeszcze mam ich 16. Kurczę, mogę tu powiesić, bo to suszone jedzenie dodaje jeszcze sanity i to jest dosyć przyjemne. Aż taki magazynek mamy pokaźny dosyć. Nie używamy wszystkich miejsc, ale jest fajny. Podoba mi się. Okej. Okay. Tą szynkę jeszcze będę musiał spróbować kiedyś, ale to tak raczej jak będę w stanie nieważkości. Aha, i Hitstone również podnosi wasze ciepło. Utrzymuje je. Przez dosyć spory czas, ale jak już jest zimny, to lepiej przenieść go do plecaka chyba. Nie wiem, czy w plecaku działa tak samo jak w ekwipunku, ale nie wiem też, czy zimny kamień nie będzie wprowadzony w Reign of Giants. Skrócił się czas, ale psy do nas idą, więc szybko tutaj sobie rozwalę jakąś gałąź. Małe drzewko. Dobra, i będziemy się ubierać w marmura i lecieć do świń, żeby nam pomogły. Tu postawimy. Postaw się. No szybko, szybko, psy idą. Niech ci będzie, że tak. Chociaż niezbyt o to mi chodziło. Dobra, kurczę. Idą. Help, świnie! Dobra, gdzie jest miecz o cośka? Au. Za bardzo się nie boję, bo mam ten amulet, który podnosi właśnie mi. Oj, coś mi zjadły niestety, ale widzę. Nie, no kurczę. Widzę też, że wyrósł mi tu taki ciekawy diamencik. Frozen coś tam, Blue Gem, nie Frozen. Okej, gdzie my mamy magiczną skrzynię? Tutaj jest. Mamy sześć takich. Właśnie z tych dwóch można zrobić ten chyba przy tym.
Nie jestem pewny do końca. Lodówek też jeszcze mogę troszkę zrobić, ale nie widzę w tym sensu. Wiecie, co zrobimy? Schowamy to do lodówki, nie będziemy tego suszyć. Mamy dwa ząbki kolejne. Okej, jest fajnie, jest przyjemnie. Jakby to się dało spalić, kurczę. Tak, to muszę teraz to odstawić gdzieś tutaj, do śmiecinika. I zjem sobie coś. Bardzo przyjazne są te amulety według mnie, będę chyba sobie je robił dosyć często później. W jakimś etapie gry. Dobra, tu sobie ustawimy te nasze przedmiociki. Miałem też hełm, ale wolałem raczej założyć ten, żeby mi tu było trochę cieplej. Dobra, to sobie dołożymy ognia. Jak widzicie, naprawdę już się skrócił ten wieczór. Okej. Zaraz coś chyba mi tu przyszedł, jestem sam w domu i się boję. Odłożymy na razie coś takiego. No zaraz, słyszę kogoś, bo boi się. Strachy mnie atakują. Okej. I to sobie zamienimy jedzonko jeszcze. Plecak pełny. Mamy jedno do rozpalenia nadal. Ulala. Okej, przydałoby się, żebyśmy sobie zrobili jakieś mięsowe coś. Może zrobimy myk taki, że sprawdzimy, czy z dwóch miodów jakiegoś czegoś i mięsa się dalej zrobi to, co byśmy chcieli. Przykładowo. Na to szkoda miejsca, więc sobie już zabierzemy kolejne jedzonko. Zaraz, poczekam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będę chciał upiec to. Dwa miody. Zobaczymy, jeśli wyjdzie z tego to samo, co właśnie o to mi chodzi, to na pewno to zostawimy tak, jak jest. Będziemy mieli szybszy przepis, łatwiejszy, bez zużycia większego miodu. Ognisko, cześć. To dzisiaj troszkę w bazie posiedzieliśmy, zdobyliśmy mało, ale zawsze jakichś surowców. Okej, wychodzi to samo, czyli bardzo fajnie, bo mogę sobie zużywać mniej miodu i przy okazji zużyć to, co już mi nie jest potrzebne tak bardzo, czyli marchewy. Okej. To jest dobra wiadomość. Pozbieramy sobie tych jednak saplingów, bo widzę, że już niedługo będzie koniec zimy. Po raz kolejny oczywiście. Patyczki się przydadzą. Tak do 20 zbierzemy, a resztę zostawimy. I jeszcze jeden. Okej. Okay. Już jestem. Ej, patrzę, nawet animacji nie zrobiłem, bo szybko dobiegłem do ogniska. Przyjemnie. No jak widzicie, działa. No spokojnie. Co my tu mamy jeszcze? Tu jeszcze jest tego drewna troszkę. Zaraz te zęby. Jak to się robi, te płatki? Bo miałem je zrobić chyba w tym odcinku więcej. Z liny. Aha, no tak. Nie chciałem właśnie korzystać za bardzo z tej liny, ponieważ zima i trawa, te sprawy. Ale myślę, że będę się z wami żegnał. Mamy już około 30 minut. Troszkę mniej tym razem, ale czasami było więcej. Już sobie niech posiedzi ta postać przy ognisku. Skończę dopiero, jak już przestanę nagrywać. Wow. Ptaszki nam poświergotają, jeszcze na koniec troszkę na psychiki wzrosło przy okazji tej bieganiny całej, mimo tego, że nawet nas zaatakowały potworki. Ja muszę pamiętać, że mam tylko top hata i tu wokół ogniska mogę sobie chodzić i naprawiać tą psychikę, ale zapominam o tym szczerze. No ale z wami się już pożegnam, bardzo wam dziękuję, jeśli to oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało i zostawicie po sobie jakiś ślad. Odpowiecie też na moje pytanie dotyczące tego Reign of Giants. Miłego dnia, ja jestem Kurczak. Pa, pa. Znowu ten dziwny dźwięk, dobra, już nie będę tak robił. Cześć.